Panie Marszałku, ostatnio spotykaliśmy się no, dość dawno, bo kilka miesięcy temu rozmawialiśmy sporo na tematy, którymi tutaj Pan zarządza, nadzoruje w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Wówczas mówił Pan, że bardzo wysoko jesteśmy notowani w centrali, jeśli chodzi o wykorzystywanie i pozyskiwanie środków unijnych. Proszę powiedzieć, jak wypadło podsumowanie ubiegłego roku? Panie redaktorze, ubiegły rok to pierwsza pozycja w kraju, jeżeli chodzi o efektywność wykorzystywania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mamy pierwszą pozycję, ten wskaźnik jest ponad 75%. Przez te 3 miesiące utrzymujemy tą bardzo wysoką pozycję, nic się w tej materii nie zmieniło. Realizujemy kolejne nabory, kolejne priorytety realizujemy w programie operacyjnym, także tą dynamikę utrzymujemy cały czas i nie wydaje mi się, żeby się cokolwiek mogło pojawić w tym całym dobrze funkcjonującym mechanizmie, żeby mogło zmienić tą bardzo dobrą dynamikę i tą niezwykłą sprawność operacyjną naszego urzędu. Także ogromnie jestem z tego zadowolony, z tego miejsca za pośrednictwem Państwa Telewizji chcę wszystkim pracownikom za ten wspaniały wysiłek za 2011 rok podziękować. To ogromne osiągnięcie. Tak, to bardzo fajne, bardzo miłe, przyjemne dla, no nie tylko dla Pana, ale w ogóle tak jak Pan powiedział, dla pracowników, dla wszystkich mieszkańców województwa, prawda, że tak one zostają w taki sposób wykorzystywane te środki, że jesteśmy w czołówce. Ale ten okres, gdzie te pieniądze mamy i je wykorzystujemy, już się niebawem skończy. Proszę powiedzieć, jak z tymi środkami? Czy jeszcze mogą przyszli potencjalni beneficjenci liczyć na jakieś pieniądze unijne z tego programu? Świetnie Pan zauważył, że koniec programowania 2007-2013 powoli dobiega końca. W naszym programie kapitał ludzki pozostało do wykorzystania około jeszcze 70 milionów euro. Jeszcze już niewielka kwota stanowiąca około 25% ogólnej tej kwoty bazowej, a chcę przypomnieć, że to było 317 milionów euro na cały ten okres programowania. Cały czas realizujemy zgodnie z planami działania nabory wniosków. Nie ma tutaj żadnego zagrożenia, żeby te środki nie zostały wykorzystywane, ale bardzo ważną rzeczą jest to, że my cały czas ewaluujemy te dotychczasowe działania, sprawdzamy, jaka jest efektywność tych środków, co to powoduje na przykład w obszarze szkolnictwa, czy to rzeczywiście poprawiamy poziom nauczania, śledzimy rynki pracy, pewną aktywność również zawodową, bo to jest niezwykle cenne w następnej perspektywie programowej, żebyśmy mogli ewentualnie już jako to czołowe województwo w Polsce proponować pewne sugestie, coś inicjować, z czego może ewentualnie zrezygnować, z których może komponentów, może większą uwagę i skoncentrować na tych działaniach, które rzeczywiście cieszą się ogromną popularnością w naszym województwie, a takie działania są, na przykład działania 6.2, czyli to samozatrudnienie, kiedy ludzie mogą rozpoczynać swoją działalność gospodarczą, to są wszystkie te oferty, które są przygotowane dla szkół, czyli upowszechnianie wiedzy, to są przedszkola, to są dodatkowe zajęcia, to są te działania, które naprawdę mają ogromne, ogromne zainteresowanie i tamtych środków trzeba naprawdę w następnej perspektywie unijnej w tych działaniach zabezpieczyć zdecydowanie większą ilość, bo są takie działania, które są mało efektywne i powiem, trzeba się naprawdę sporo napracować, żeby beneficjentów zachęcić do udziału w tych konkursach, do absorpcji tych środków. Wspomniał Pan o oświacie, o przedszkolach. Właśnie wydaje mi się, że dość dużym zainteresowaniem, dużą popularnością cieszy się to działanie dotyczące organizowania tych przedszkoli za środki unijne, szczególnie w małych ośrodkach wiejskich. Proszę powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda na dzisiaj i jak to będzie w tym roku? Tak, oczywiście korzystaliśmy, jak Pan redaktor słusznie zauważył, z Krajowej Rezerwy Wykonania. To było ponad 30 milionów euro. Część tych środków, czyli 30 milionów złotych, została skierowana na tworzenie nowych przedszkoli. Tylko tutaj ministerstwo postawiło nam troszeczkę poprzeczkę, dlatego że te środki i ta pomoc została skierowana do tych samorządów, do tych gmin, które najmniej czy jak najsłabiej zabezpieczyły to wychowanie przedszkolne dla młodego człowieka. To było 31 samorządów. Już nabór zakończyliśmy. Mamy pierwsze już obliczenia, ile środków z tej puli zostało wydatkowanych. Mamy sporą rezerwę środków niewykorzystanych, bo nawet okazało się, że czy samorządy nie zdołały sięgnąć po te środki, w ogóle nie były zainteresowane. Ogłaszamy najprawdopodobniej w maju kolejny nabór dla wszystkich już samorządów, które będą mogły, podkreślam, stworzyć jakby dodatkowe oddziały już przy istniejących przedszkolach. Ważną rzeczą jest, żeby samorządy miały pełną świadomość, że tworzenie przedszkoli
To jest pewien impuls, my dajemy pewien impuls na wsparcie finansowe na samym starcie, czyli pozwalamy zagospodarować, zaadoptować pomieszczenia, odpowiednie wyposażyć, żeby można było tam prowadzić zajęcia z dziećmi, czyli prowadzić te przedszkola, ale już cały ciężar jakby dalszego funkcjonowania spada na samorządy i samorządy muszą mieć świadomość, że w tym roku ten nabór, który się odbywał, ma taki jeden zasadniczy zapis, że jeżeli samorząd się stara o przedszkole na 2 lata, to przez kolejne 2 lata musi już zabezpieczyć środki w własnym budżecie na kontynuację tego projektu. Ale myślę, że dzisiaj dojrzałość naszych rodziców, społeczeństwa jest tak wysoka, że wszyscy wiedzą, że to jest bardzo cenne, a najwyższą wartością jest dziecko, dlatego przedszkole muszą funkcjonować i my dołożymy wszelkich starań, żeby tych przedszkoli było najwięcej. I panie marszałku, no na zakończenie myślę, że zechce pan złożyć życzenia naszym widzom, życzenia świąteczne, ponieważ jesteśmy kilka dni przed świętami Wielkiej Nocy. Jest taka okazja, żeby pan się zwrócił bezpośrednio do naszych widzów. Szanowni mieszkańcy, z prawdziwą przyjemnością, szczególną atencją pozwolę sobie złożyć życzenia zdrowych, pogodnych, szczęśliwych, dobrych świąt wielkanocnych dla wszystkich państwa za pośrednictwem telewizji Końskie. Panie redaktorze, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i wzajemnie, panie marszałku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.